Witam. Kilka osób prosiło, żeby nagrać film na temat pracy przy ochronie statków, tak więc kilka odcinków postaram się nagrać, bazując na własnych doświadczeniach i na tym, co ja przeżyłem. Na początku warto by opowiedzieć na temat genezy, skąd w ogóle wzięła się ochrona na statkach, ponieważ jest to dosyć nowa branża i zapewne nie wszyscy wiedzą, co dzieje się na oceanach na świecie. Tak więc postaram się przybliżyć, co konkretnie zdarzyło się, że ochrona na statkach pojawiła się na Oceanie Indyjskim. Wszystko zaczęło się w Somalii w latach 90., kiedy to upadł rząd. Każdy, kto miał karabin i skrzyknął paru kolegów, mógł powołać do życia jakąś grupę rozbójniczą, która opanowała sobie jakieś miasteczko czy kawałek terenu i tam sobie rządziła. Kto oglądał film Helikopter w ogniu, to może sobie wyobrażać, jaka sytuacja panowała w kraju, kiedy nie było żadnego rządu, żadnych środków porządkowych. Po prostu każdy, kto dysponował jakąś siłą, mógł sobie stworzyć własne państewko w Somalii. I w tym właśnie czasie powstały grupy, które zaczęły napadać na statki. Drugim powodem, dlaczego rozwinął się ten biznes, była nadmierna eksploatacja łowisk przy wybrzeżach Somalii. Ocean Indyjski jest dość bogaty w ryby i rybacy somalijscy musieli zmagać się po prostu z dużą konkurencją. Przypływały tu łodzie chińskie, japońskie, łodzie irańskie i po prostu wyławiali ryby. I rybacy somalijscy tłumaczyli się, że to zmusiło ich właśnie do tego, żeby zająć się rabowaniem statków, porywaniem statków. Takie tłumaczenia można by powiedzieć, że są prawdziwe, ponieważ sam niejednokrotnie przepływając niedaleko wybrzeży Somalii widziałem statki rybackie właśnie o nazwach tak bardzo daleko wschodnich. Także ja im wierzę, że faktycznie ktoś mógł im wyławiać ryby. Tak więc już od lat 90. takie grupy rozbójnicze pojawiały się na morzach. Oczywiście byli to głównie rybacy uzbrojeni przez jakichś fataszków, dostawali AK-47, jakieś RPG, no i płynęli na połów statków. Warto też powiedzieć, że Somalia jest bardzo dobrze usytuowana, ponieważ na tym rogu Afryki spotykają się szlaki handlowe. Z jednej strony statki płynące z Europy przez kanał Suezki muszą przepłynąć koło Somalii, jeśli chcą dopłynąć do Zatoki Perskiej, czy dalej na wschód, Singapur, Chiny i tak dalej. Z drugiej strony statki, które płyną właśnie z Zatoki Perskiej, chcące dopłynąć do Afryki i dalej do Ameryki, też muszą przepłynąć koło wybrzeży Somalii. Tak więc te grupy rozbójnicze, które sobie działały w Somalii, no miały dosyć duży wybór, ponieważ statki do tej pory płyną po prostu w bardzo dużej ilości tędy. W latach 90. i jeszcze na początku lat 2000. No statki były dosyć łatwym łupem, nie było ochrony. Statki z zasady nie przewożą broni, żeby się bronić własnymi siłami. Także taka grupa w szybkiej łodzi, czy w kilku szybkich łodziach, jeśli wpadła na statek, no to po prostu koniec, tak? Jedynie załoga mogła się bronić tym, że się ukryła gdzieś w jakimś trudno dostępnym miejscu. Jeśli piraci nie byli na tyle cierpliwi, żeby ich stamtąd wydostać, po prostu rabowali to, co znaleźli na statku. Zabierali wszelkie rzeczy wartościowe, mienie załogi, mienie statku, no i odpływali. Natomiast jeśli udało im się porwać kogoś z załogi, no to wiadomo, że wtedy sytuacja się zmieniała. Nawiązywali kontakt z armatorem, chcieli okup i w większości przypadków ten okup dostawali. Na początku były to niskie sumy, kilkaset tysięcy dolarów, to szczerze mówiąc dla armatora to nie jest duży koszt za wykupienie statku. Natomiast z czasem te sumy okupów rosły już nawet do kilku milionów dolarów. Taką głośną sprawą porwania statku był przypadek Sirius Star. To był tankowiec, który sam w sobie warty był około 100 milionów dolarów. Dodatkowo miało chyba 150 czy 200 milionów dolarów w ładunku. Został porwany wraz z załogą i tam armator zapłacił kilka milionów dolarów okupu za ten statek, został uwolniony. No i oczywiście drugi znany przypadek to Maersk Alabama.
przypadek, na podstawie którego został nakręcony później film pod tytułem Captain Phillips. Oczywiście to, co się stało w rzeczywistości, przebiegało troszeczkę inaczej niż na filmie, natomiast efekt końcowy jest taki, jak pokazano, czyli wszyscy piraci zginęli, a statek został odbity przez Amerykanów. Obydwa statki były amerykańskie. Podejrzewam, że to mocno nadepnęło na odcisk Amerykanom. Po tych przypadkach dosyć wzmocniono tutaj ochronę w postaci koalicji antypirackiej. Pojawiły się tutaj statki europejskie, pojawiły się statki amerykańskie, pojawiły się statki ze wschodu i cały ten teren Zatoki Adeńskiej, Oceanu Indyjskiego po prostu został objęty ochroną marynarki. Właśnie po tych głośnych przypadkach w latach 2008-2009 na statkach zaczęła się nieoficjalnie pojawiać ochrona. Byli to ludzie, którzy mieli jakieś doświadczenie w ochronie, byli to najemnicy, byli to ex-komandosi. Głośne przypadki, że właśnie Silsi pracowali na morzu, że SAS pracował na morzu. Tacy ludzie właśnie po jednostkach specjalnych, którzy bez jakichkolwiek certyfikatów czy uprawnień do tej pracy ochraniali statki. Na pokład ładowano broń gdzieś poza portem. Przed wejściem do następnego portu wyrzucano tą broń za burtę i schodzili ze statków jako zwykli marynarze, chociaż często nawet nie mieli książeczek żeglarskich. W tych czasach pieniądze za tą pracę były bardzo duże, oczywiście jako praca nieoficjalna i bardzo niebezpieczna w tamtym czasie. Była dobrze opłacana. Faktycznie brak jakichkolwiek przepisów regulujących ten zawód powodował to, że ochrona miała do dyspozycji naprawdę arsenał. Na statek wchodziło się z dwoma karabinami maszynowymi, jakieś PK, podpięta 200-nabojowa taśma. Strzały ostrzegawcze to nie były 2, 3 czy 5, tylko po prostu szła cała taśma strzałów ostrzegawczych, także siła ognia była duża. Powoli ten biznes został ujęty w jakieś ramy prawne, wprowadzono kwalifikacje, wprowadzono kursy, certyfikaty. W tej chwili ochrona musi mieć bardzo dużo potwierdzonych kwalifikacji, żeby w ogóle wejść na statek i pływać jako legalna ochrona. Jeszcze o tym opowiem później, co trzeba dokładnie spełniać, żeby pracować w tym zawodzie. Wszystko zostało uregulowane i tak naprawdę w tej chwili ochronę zatrudnia się, ponieważ ubezpieczyciel wymaga właśnie ochrony na statkach. Jest to podyktowane warunkami ekonomicznymi. Przez to, że ochrona zaczęła pływać na statkach, była tak skuteczna, że piractwo w Zatoce Adeńskiej właściwie spadło prawie że do zera. Na Oceanie Indyjskim nie było przypadku porwania statku od kilku lat, więc widać, że to jest skuteczne i tak naprawdę dużo armatorów zastanawia się, czy jeszcze zatrudniać ochronę, ale robią to właśnie z powodów stawek ubezpieczenia. Jeśli by popłynęli w tą strefę wysokiego ryzyka bez ochrony, stawka ubezpieczenia byłaby bardzo wysoka, także cały czas opłaca się zatrudniać ochronę, żeby obniżyć koszty tego tranzytu przez strefę wysokiego ryzyka. Także tyle tytułem wstępu. W następnym odcinku opowiem Wam, jakie warunki trzeba spełniać, żeby pracować w zawodzie. Cześć!